27 maja w siedzibie regionu pod Beskidzie NSZZ Solidarność odbyło się comiesięczne posiedzenie zarządu regionu. Z jednej strony to jest przedstawienie tego, co ustalaliśmy na Komisji Krajowej, czy w innych gremiach naszego związku, gdzie uczestniczymy w takich spotkaniach, ale z drugiej strony ustalamy nad naszymi kryteriami, działaniami, stanowiska przyjmujemy. Przedstawiamy też oczywiście ogólną sytuację, jaka poszczególni nasi przedstawiciele przedstawiają ogólną sytuację, jaka jest w regionie, co się dzieje w zakładach pracy, jakie podejmowaliśmy kroki czy działania. Czas na pewno udamy na początku września. Miasto siada nad nowym budżetem, więc będziemy prosić pana prezydenta o następne spotkanie, żeby upewnić się, że to idzie w dobrym kierunku. Na pewno temat to są wybory, które się odbyły, tak? Jakich reprezentantów będziemy mieć, to też poruszaliśmy na tym spotkaniu. Też mówiliśmy odnośnie naszej polityki, jeśli chodzi o Unię Europejską. Jakie będzie stanowisko naszego związku tutaj, jeśli chodzi o działania regionalne. Bo to jest dla nas ważne, jeżeli nasi reprezentanci, niektórzy z nich przynajmniej mówią o tym, że chcą likwidować energetykę z węgla, no to trudno, żebyśmy się na to zgodzili. Więc też na pewno też będzie decyzja i będzie dyskusja, jak mamy prowadzić dalsze działania i rozmowy z przedstawicielami Polski w Unii Europejskiej. Jednym z poruszanych tematów był niedawny protest pod zakładami FCA Poland w Bielsku-Białej i o negocjacjach płacowych, jakie nastąpiły po tym proteście. Efektem jest podpisane porozumienie 30 kwietnia podwyżka w kwocie 451 zł miesięcznego wynagrodzenia. To daje 2,29 do godziny plus 18% premii. Oczywiście podwyższenie jest od 1 kwietnia 2019 z wyrównaniem od 1 stycznia. Jednorazowego bonusu dla każdego pracownika. Oczywiście jeszcze ustalono dodatek do godzin nadliczbowych powyżej limitu, jeżeli pracownicy będą pracować w wysokości 75 zł, jak również zostały wyrównane godziny nadliczbowe, które pracownicy pracowali od stycznia do miesiąca marca. No nie tylko FCA tutaj, jeśli chodzi o wzrosty wynagrodzeń, nam się udało, bo też to jest Hutchinsonie są i w innych zakładach pracy, gdzie te wzrosty wynagrodzeń są i to są znaczne. W niektórych zakładach 300 zł, w niektórych zakładach 650, no to w zależności od zakładu, od możliwości zakładu. Ale to pokazuje, że tam, gdzie związek działa, gdzie organizacja związkowa jest, są też sukcesy, jeśli chodzi o wzrosty wynagrodzeń. Tam, gdzie nie ma organizacji związkowej, no to kończy się to tym, że najniższa krajowa rośnie, to też i uposażenia tych ludzi też rosną. Także zachęcamy do tego, żeby organizację tworzyć. My jesteśmy gotowi pomóc, my jesteśmy gotowi też merytorycznie do tego, żeby poprawić sytuację pracy w zakładach pracy. No to potwierdzamy, że rozmowy trwają. 21 maja siedzibę Urzędu Miasta w Bielsku-Białej odwiedziła delegacja Solidarności regionu pod Beskidzie. Pojawili się tu przedstawiciele pracowników spółek miejskich oraz instytucji kultury prowadzonych przez samorząd Bielska-Białej, takich jak Teatr Polski w Bielsku-Białej czy Książnica Beskidzka. Pan prezydent był na naszym spotkaniu, jednym spotkaniu zarządu regionu, gdzie poprosiliśmy o takie spotkanie. Cieszy nas, że pan prezydent otrzymuje słowa. Prośba nasza polegała na tym, żebyśmy w mieście budowali taką platformę do dyskusji, do przedstawiania naszych problemów. I takie pierwsze spotkanie z przewodniczącymi związku, którzy są jakby w tych strukturach zależnych od miasta, odbyło się 21 maja. Zdajemy sobie sprawę, że nasze postulaty czy nasze propozycje nie zawsze są realne w tym roku czy w kolejnych latach do spełnienia, ale jest otwarcie pana prezydenta i to cieszy. Pan prezydent też przedstawił swoją wizję, jak chce dalej prowadzić tą działalność na rzecz miasta. Przedstawił schemat pewnych działań, które zaproponuje radnym. To jest o tyle ciekawe, że uwzględnia to też te nasze postulaty i te nasze prośby, które do tej pory no niestety nie były realizowane przez poprzedniego pana prezydenta Krywulta.
jest rozmowa, a jak jest rozmowa, to przy rozmowie może urodzić się następny pomysł, jakiś fajny dla miasta. Tam, gdzie jest rozmowa, tam nie ma kłótni, a tam, gdzie nie ma kłótni, tam nie ma strajków, więc to jest na pewno pozytywne. Mam nadzieję, że do takich spotkań będzie dochodzić cyklicznie. Mam nadzieję, że będziemy też w stanie przekonać pana prezydenta do naszych pomysłów. Tu już mogę powiedzieć, że dziękuję panu prezydentowi, że nasza inicjatywa, jeśli chodzi o nadanie tytułu rondu trzeciego szeregu, pomału zostaje realizowane i mam nadzieję, że takie rondo blisko Urzędu Miasta ta nazwa zostanie nadana, bo to ważne jest. To są ludzie, którzy w tych trudnych czasach potrafili dalej działać wbrew temu, co Jaruzelski zabronił. To jest ewenement na skali kraju, że potrafiliśmy stworzyć struktury podziemne Solidarności, które wydawały komunikat, gazety, gdzie miało swoje radio. Mało kto o tym wie. Nasi koledzy dawali też zasiłki statutowe, czyli prowadzili normalną działalność związkową w utajnieniu, gdzie w innych w częściach kraju tego nie było. Myśmy byli jedyni, więc warto też tych ludzi uhonorować, tym bardziej, że za tą działalność ponieśli ogromne konsekwencje, bo część z nich musiało wyjechać z kraju i do tej pory przebywają na emigracji. Część ludzi miała ogromne problemy, żeby znaleźć zatrudnienie. Część ludzi przypłaciło to zdrowiem, więzieniem, więc tych ludzi należy wspomnieć. A że było ich 50, to też jest trudno, żeby 50 nazwisk specjalnie wyłonić. Myślę, że to jest taka uhonorowanie całej tej 50. No coś bierze, 2 sztuki są złowione. Rano 2 karpiki i do tego czasu spokój, ale myślę, że jeszcze rybka przyjdzie. 25 maja na łowisku Wodna Dolina w Pruchnej na Śląsku Cieszyńskim zorganizowane zostały zawody wędkarskie regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność. Jak corocznie zorganizowaliśmy zawody wędkarskie, bardzo się cieszymy, bo pomimo tych zmieniających się warunków atmosferycznych trafiliśmy na bardzo dobrą pogodę i mamy rekordową ilość uczestników, ponad 60 osób. Co to popłynęło teraz? Karpki, bardzo fajnie to wszystko tu wygląda. Super sprawa. No jest dość fajnie, pogoda w końcu dopisała po tych deszczach takich ulewnych, jest fajnie. Tak, cisza, spokój. Staramy się zawsze rodzinnie być. Także jest tutaj młody łowca, też się stara łowić, raz lepiej, raz gorzej, ale jest fajnie, prawda? Tak. Oczywiście, że tak. Nie nudzi mu się, tak? No chyba nie. Jak jest na rybkach, Damianku? Fajnie. Fajnie, prawda? Zawody odbywają się w 2 kategoriach, czyli w kategorii spławik i grunt. Atmosfera jest super, pogoda piękna sprzyja, także nic tylko łowić. Ja lubię łowić zresztą, już łowię od 3 lat, także bardzo mi się to podoba. Fajnie. Złowiliście jakąś rybę? Tak. Bez ile? 0. Mała. Uciekły. Rybki uciekły, tak? Rybki uciekły. My
my przygotowujemy to dla wędkarzy, ponieważ czerpiemy z tego wędkowania bardzo dużo spokoju, a to nam jest bardzo w tej pracy związkowej potrzebne. Oczywiście to jest najlepszy sposób na integrację dla tych, co chcą się troszeczkę uspokoić, wyluzować po pracy i tak dalej. To jest piękny sposób. To jest też czas ważny dla wytchnienia, dla odpoczynku w rodzinie, ale też wśród przyjaciół. A różne pasje są w związku. Staramy się wychodzić naprzeciw tym pasjom i staramy się zadowolić każdą jakby grupę ludzi, którzy są w związku, żeby coś związek im proponował. Więc tutaj jesteśmy dzisiaj przy pięknej pogodzie, wędkujemy. Co prawda ryby nie za bardzo chcą brać, ale jak to koledzy mówią, to wszystko zależy od umiejętności, ale też i od nęcenia. Tak, Grzesiu? I od szczęścia. Co to za wielka wędka? To jest wędka wyczynowa. Taki niecałe kilo, 90 deko. 13 metrów moje. No. I co, pomaga dzisiaj? No jak na razie to pomaga. I ile wyciągnęła ta wędka już dzisiaj? No ze 7 rybek. Będzie Silesia, wynik 3 programy 80. Brawo!